Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci do 7 roku życia i zmiany w przejazdach dla seniorów. Od listopada w Rybniku obowiązują nowe zasady w komunikacji miejskiej. Paweł Jędrusik. Do tej pory w Rybniku bezpłatnie autobusami mogły podróżować z rodzicami tylko dzieci do lat 4. Teraz to się zmieniło, a miasto postanowiło objąć darmowymi przejazdami dzieci do lat 7. Ich opiekunowie nie muszą mieć żadnego dokumentu, który potwierdza wiek. Wystarczy oświadczenie ustne. Nie ma zamieszania, nie ma kłopotu z tym, że trzeba mieć jakieś, nie wiem, poświadczenie, zaświadczenie. No i dodatkowa ulga dla rodzin, które nie muszą pokrywać kosztów biletów dla takich dzieciaków. To nie jedyne zmiany, jakie wprowadziło miasto. Teraz łatwiej ma być też seniorom, którzy również nie muszą płacić za bilety. Między 70 a 80 rokiem życia przejazdy były darmowe, natomiast trzeba było mieć e-kartę. Po 80 roku życia nie. Teraz ten okres cofamy do tyłu, czyli mam 70 lat, ukończyłem, nie muszę mieć e-karty, muszę mieć dowód tożsamości. Jest to odpowiedź na wnioski naszych pasażerów, gdzie osoby starsze mówiły, że jednak mają problem z obsługą tej e-karty. W Rybniku od dłuższego czasu obowiązują też bilety za 1 zł. Można nimi przejechać 3 przystanki w tak zwanej strefie zero, która znajduje się w centrum miasta.